Hej, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Niestety, nagrywam ten wstęp dopiero teraz, więc już możecie zobaczyć, co w tym filmie będę robiła. A będzie to mazurek. Ja nigdy mazurka nie lubiłam, ale mój chłopak w tym roku poprosił mnie, czy nie mogłabym spróbować zrobić takiego zdrowego mazurka, takiego, który będzie nam po prostu smakował, więc uznałam, czemu nie. I oto jest mazurek, mega prosty w przygotowaniu, mega szybko się go robi, a przede wszystkim jest przepyszny. Więc jeżeli dla wszystkich fanów, którzy uwielbiają masło orzechowe i czekoladę, możecie spróbować zrobić ten mazurek samemu w domu. I słuchajcie, ja podzieliłam moją formę na 8 kawałków, w tym jeden kawałek ma 380 kalorii, w tym około 13 gramów białka, 30 gramów tłuszczów i 15,5 węglowodanów. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi, jak zrobić taki domowy, świąteczny, zdrowy mazurek, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Oczywiście nie zapomnijcie o kciuku w górę i żeby subskrybować mój kanał, bo będzie mi bardzo miło. Życzę Wam miłego oglądania. Zacznę od przygotowania spodu i postanowiłam, że do mazurka użyję mąki migdałowej, bo myślę, że idealnie będzie ona pasować do tego rodzaju ciasta, ale Wy oczywiście możecie użyć jakiejkolwiek innej mąki. Spód będę potrzebowała 200 g mąki, w moim przypadku migdałowej. Tutaj mam dwie łyżki oleju kokosowego, wcześniej go rozpuściłam. Do tego będzie szczypta sody i 3 łyżki syropu klonowego. I teraz to wszystko po prostu ze sobą wymieszam. W międzyczasie, żeby ciasto nabrało konsystencji, dodałam jeszcze 2 łyżki wody i teraz ciasto zawinęłam w folię i daję do zamrażalnika na około 20 minut. Minęło 20 minut, wyciągnęłam swoje ciasto z zamrażalnika i z racji tego, że nie mam zbyt wielu foremek do pieczenia, to zrobię tego mazurka po prostu w zwykłej formie do tarty. I teraz po prostu palcami rozgniotę ciasto po całej powierzchni formy. Dobra, mam nadzieję, że w miarę jakoś to poszło. Starałam się jak najbardziej mogłam. I teraz w międzyczasie rozgrzewam piekarnik do 180 stopni i jeszcze nakuję całe ciasto widelcem. I czekam teraz, aż piekarnik mi się rozgrzeje i wkładam spód na około 15 minut, ale oczywiście będę go kontrolować co jakiś czas. Minęło, słuchajcie, dokładnie 20 minut. Ja już wyłączyłam piekarnik i teraz zostawiam spód do wystygnięcia. A teraz zabieram się za zrobienie mega szybkiego i prostego kremu i będzie to krem z masła orzechowego, do którego dodam 4 łyżki syropu klonowego i szczyptę soli i koniec. Krem będzie gotowy. Także teraz to mieszam ze sobą. Krem już wyłożyłam na spód, teraz schowam to do lodówki i w międzyczasie, jak będzie mi się delikatnie chłodzić, to... Jimmy, co ty robisz? Uwaga, Jimmy w kuchni. To jest mój statyw z książek, a to Jimmy. Pilnuję, czy wszystko dobrze robię? W międzyczasie, jak ciasto będzie się chłodzić, to roztopię pół tabliczki gorzkiej czekolady, żeby zrobić jakąś ozdobę. Jak mówiłam, roztopiłam pół tabliczki gorzkiej czekolady, to jest gorzka czekolada 80%. I do tego odmierzyłam 30 g migdałów, bo tylko to mam w domu, nie będę nic kombinować. I teraz ostrzegam, ja i moje zdolności plastyczne, to nie będzie ładne, od razu mówię. Więc nie śmiejcie się po prostu. Myślę, że tą czekoladą zrobię maziaje jakieś. I posypię migdałami i tyle, bo naprawdę ja nie mam żadnych zdolności, żeby jakieś, nie wiem, malować jajka czy inne bazie świąteczne. Po prostu zrobię maziaje czekoladą i tyle. Ważne, żeby to smakowało, nie? A uznałam, że właśnie to połączenie masła orzechowego i czekolady, to ten mazurek będzie przypominał trochę Reese's. Dla wszystkich fanów Reese's
Myślę, że mazurek idealny. A czy jest coś lepszego niż połączenie masła orzechowego i czekolady? No nie wiem. Dobra, rozlewam tą czekoladę. Kurczę, w sumie te pół tabliczki to trochę za dużo, bo już nawet tak by było ładnie. Dobra, wiecie co? Uznałam, że pół tabliczki gorzkiej czekolady to jednak za dużo, bo jeszcze tyle mi zostało. No chciałabym, żeby były takie prześwity, więc nie będę po całości wylewać tej czekolady, dam sobie spokój. I teraz posypię to migdałami po prostu. Oczywiście dokładne proporcje czego ile użyłam podam Wam w opisie pod filmem po prostu. A jeszcze dodam, że do tej czekolady ja ją zrobiłam w mikrofali, bo nie chciało mi się grzać wody i dodałam po prostu odrobinę wody i troszeczkę soli, żeby przebić smak tej gorzkiej czekolady. No i oczywiście możecie dodać mleka zamiast wody, ale ja uznałam, że wyszedł mi taki wegański mazurek, więc niech on pozostanie wegański. Także co, tą czekoladę to czegoś zużyję. A mazurek gotowy. Teraz wkładam go do lodówki. I to by było na tyle. Jak widzicie, my już swój mazurek skosztowaliśmy i naprawdę jest bardzo, bardzo dobry. Jedyne, co chciałabym jeszcze na koniec dodać, to doradziłabym, żebyście posmarowali naczynie albo tłuszczem, albo wyłożyli je papierem do pieczenia, ponieważ jednak to ciasto troszeczkę przywiera. No dobra, to by było na tyle w tym filmie, a my widzimy się już w kolejnym. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!